Cmentarz Srebrzysko, jeden z większych w Trójmieście. I tutaj jest kilka osób z naszej rodziny. Ten właśnie grób to jest mojej cioci i wujka. Bardzo ładny pomnik z napisem takim, jak widzimy, i to jest Edward, nasz wujek, Czesława, jego żona, i Kazimiera, to jest mama prawdopodobnie Edwarda, ale nie jestem pewien. Ja muszę teraz udać się w stronę śmietnika, by wyrzucić stare kwiatki. Cmentarz jest położony w pięknym lesie na wzgórzach i dolinach małych gór wkoło Gdańska. Bardzo piękne miejsce. Tutaj jest znak rozpoznawczy, w którym się znajdujemy. Światełko dla wujka i cioci zostało zapalone. Teraz modlitwa i do następnego grobu. Jestem w drodze do grobu naszej babci Wiktorii Rzejmo z domu Steinwald, która tutaj ma swoją mogiłę, a ten znak to jest znak rozpostrzegawczy do tego, żeby odnaleźć ten grób. Tu jest woda.
ten moment nie mam wielkiej pewności, czy tak od razu będę mógł znaleźć, ale być może się to uda. Dalej, ale myślę, że to na pewno jest gdzieś tutaj, niedaleko. Takie proste. I jednak się udało. Pomału zapada zmrok. Nie ma nikogo. Oprócz światełek z lampionów, drzew i grobów. Wiktoria Rzejmo z domu Steinwald. I tak to wygląda. Światełko pamięci dla naszej pokojnej babci Wiktorii jest zapalone na znak naszej pamięci o Tobie. Zawsze pamiętamy, bo byłaś bardzo dobrym człowiekiem dla nas.